Witam serdecznie na konferencji otwierającej projekt Mamy potencjał, możemy więcej. W pierwszej kolejności chciałabym bardzo serdecznie powitać, odwrócę tutaj trochę kolejność, beneficjentów naszego projektu, uczestników. Jesteście Państwo już po szkoleniu z zakresu prowadzenia własnej działalności i właściwie przed Wami taki okres chyba najbardziej nerwowy, tak, przygotowywania swoich projektów biznesowych i ich tutaj weryfikacja przed Komisją Oceny Wniosku i zakwalifikowanie się do dalszej tury uczestnictwa, ale o tym to już dalej kto inny opowie. Bardzo witam serdecznie pana wicestarostę Wojciecha Wojtkiewicza. Witam panią skarbnik Alicję Karczewską, która wspomaga nas czasem środkami finansowymi przy realizacji no między innymi także tego projektu. Witam panią Alicję Pryl, przewodniczącą Powiatowej Rady Zatrudnienia. Witam panią Krystynę Balcerzak, radną powiatu myśliborskiego, ale także i członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli naszych gmin, gminy Nowogródek, gminy Barlinek, widzę państwa. Bardzo serdecznie także, tu szczególnie witam przedstawicieli organizacji wspomagających przedsiębiorców i z terenu Dębna i Myśliborza. Mam nadzieję, że uczestnictwo państwa w tym projekcie przyniesie bardzo, bardzo wymierny efekt i że w przyszłości będziemy mogli z państwem pracować jako pracodawcami, ponieważ mamy głęboką wiarę w to, że oprócz tego, że utworzycie sami dla siebie miejsce pracy, to także w przyszłości będziecie zatrudniać nowych pracowników i już z Urzędem Pracy będziecie współpracować jako pracodawcy i wasza pozycja na rynku pracy ulegnie zdecydowanej zmianie. Dziękuję bardzo. Mamy potencjał, możemy więcej. Jest to najnowsze przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, iż ten projekt jest inny od dotychczas realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, chcielibyśmy przybliżyć państwu jego główne założenie. O zabranie głosu proszę koordynatora projektu, panią Izabelę Balcerzak. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak koleżanka wspomniała, jestem autorką tego projektu. Miło mi państwa wszystkich powitać w imieniu swoim, całego zespołu projektowego, jak również beneficjentów projektu. Chciałabym kilka słów rzec na temat realizowanego przez nas projektu pod tytułem Mamy potencjał, możemy więcej. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca tego roku do 31 lipca roku przyszłego. Realizatorem projektu jest oczywiście Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu. Cel główny projektu to jest pomoc 20 osobom, które utraciły pracę bądź są zagrożone jej utratą z przyczyn niedotyczących pracownika zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego, które zwiększy ich szanse na rynku pracy. Grupą docelową tego projektu są osoby zwolnione, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Również grupę docelową stanowią osoby przewidziane do zwolnienia,
to jest takie, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, bądź zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia tego stosunku pracy. Następną grupą docelową są osoby zagrożone zwolnieniem. To jest osoby zatrudnione u pracodawców, którzy prowadzą działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne o znacznym nasileniu w województwie zachodniopomorskim. I tak naprawdę to przedsięwzięcie jest takie nowatorskie, jeżeli chodzi o realizowane przez nas projekty, ponieważ zawiera jakby inną grupę docelową niż ta, która była do tej pory przez nas objęta opieką. Tak? Są to również osoby, które nie są jeszcze osobami bezrobotnymi, natomiast mogą się w najbliższym czasie pojawić w rejestrach osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy, jakby zapobiegając temu, żeby te osoby, tracąc pracę, zarejestrowały się jako osoby bezrobotne, podjęły się realizacji tego właśnie przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o działania kierowane do uczestników projektu, to te działania są następujące. Wsparcie psychologiczne, obejmujące warsztaty psychologiczne, czyli warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze dwie grupy po 10 osób, 5 godzin dla każdej z grup i indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze 5 godzin dla każdego z uczestników. Celem warsztatów psychoedukacyjnych jest wzbudzenie motywacji do dzielenia się swoimi przemyśleniami, problemami, zachęcenie do aktywnego działania na rynku pracy. Celem indywidualnego wsparcia psychologicznego natomiast jest diagnozowanie psychologicznych predyspozycji zawodowych, eliminowanie osobistych trudności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Drugim elementem wsparcia realizowanego w ramach projektu jest wsparcie doradczo-szkoleniowe obejmujące warsztaty doradcze dla dwóch grup po 10 osób, łącznie 20 godzin dla każdej z grup, oraz szkolenie grupowe z zakresu podstawy przedsiębiorczości, a w wymiarze jednej grupy 120 godzin dla tej grupy wsparcia. Celem warsztatów doradczych jest przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Zakresem tematycznym szkolenia podstawy przedsiębiorczości były następujące moduły. Moduł pierwszy, zarządzanie firmą, 20 godzin. Moduł drugi, marketing w małej firmie, również 20 godzin. Zarządzanie finansami w małej firmie, 20 godzin. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, 10 godzin. Tworzenie biznesplanu, 40 godzin. I założenia projektu, 10 godzin. Następnym elementem realizowanego wsparcia jest wsparcie finansowe, pomostowe oraz wsparcie doradcze. I ono zawiera następujące elementy. Doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego dla 20 osób oraz wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie do 40 tysięcy dla 15 osób. Zasady projektu są takie, że 20 uczestników rozpoczyna realizację projektu, natomiast tylko 15 osób z tej grupy otrzyma wsparcie finansowe. Może nie tylko 15, a może aż 15. Oczywiście osoby, które nie otrzymają tego wsparcia finansowego, nie zostaną pozostawione same sobie. Będą miały szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Urzędu Pracy, ze środków Funduszu Pracy, więc na pewno te osoby również zostaną objęte naszą pomocą po zakończeniu udziału w projekcie. Jeżeli chodzi o inne formy wsparcia w ramach wsparcia finansowego, to jest wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie do 1300 zł, również dla 15 osób. To jest to wsparcie, które otrzymają osoby, które już otworzą działalność gospodarczą, rozpoczną jej prowadzenie i w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie działalności firmy będą miały szansę na uzyskanie takiego wsparcia, które będzie przeznaczone na podstawowe koszty, na finansowanie podstawowych kosztów związanych z działalnością firmy. Rejestracja działalności gospodarczej przewidujemy na grudzień tego roku i wypłatę wsparcia finansowego również przewidujemy w grudniu tego roku. W ramach projektu planuje się również kontrolę i monitoring zawartych umów. I taka kontrola jest przewidziana czterokrotnie u każdego z przedsiębiorców. Są to dwie kontrole oraz dwie wizyty monitorujące mające na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście firma działa zgodnie z założeniami zawartymi w biznesplanie i w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz czy wszelkie zakupy dokonane w ramach wsparcia finansowego znajdują się w posiadaniu właścicieli firm.
Szkolenia, następną formą wsparcia są szkolenia indywidualne i doradztwo. Ta forma wsparcia jest przewidziana jakby na koniec realizacji projektu. Ona jest skierowana również do wszystkich uczestników projektu, zarówno tych, które otrzymają wsparcie finansowe, jak i tych, które tego wsparcia nie otrzymają. I przewidziane są szkolenia indywidualne dla 20 osób. Są to szkolenia pod konkretne potrzeby każdej z osób. Także tutaj już wyboru będziemy dokonywać indywidualnie oraz doradztwo i pośrednictwo pracy dla tych 5 osób, które wsparcia finansowego nie otrzymają. W ramach projektu zaplanowaliśmy również działania towarzyszące, to jest finansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, finansowanie poczęstunku na zajęciach, kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem do lat 7 bądź też osobą wymagającą stałej opieki, a także finansowanie dodatków szkoleniowych. W zasadzie tyle na temat podstawowych form wsparcia w ramach projektu. Ja z tego miejsca chciałabym jeszcze serdecznie podziękować w imieniu swoim, w imieniu całego zespołu projektowego, który naprawdę wkłada mnóstwo pracy w realizację tego projektu, jak i innych przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Przede wszystkim z tego miejsca chciałabym podziękować panu staroście Andrzejowi Potyrze, panu wicestaroście Wojciechowi Wojtkiewiczowi, pani skarbnik Alicji Karczewskiej za wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe w realizacji tego przedsięwzięcia, jak i innych realizowanych przez nas przedsięwzięć. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, w szczególności panu dyrektorowi Andrzejowi Przewodzie, pani wicedyrektor do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego, pani Katarzynie Brzychcy, pani naczelnik priorytetu 8 pani Ewie Likus i opiekunowi projektu pani Dorocie Kiszkiel. Również za wsparcie merytoryczne, za naprawdę tutaj zaangażowanie w to, żeby realizacja tego projektu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Dziękuję serdecznie. Powiatowy Urząd Pracy w Myślibożu, realizując projekty unijne, aktywnie współpracuje ze starostwem powiatowym w Myślibożu. O zabranie głosu proszę wicestarostę pana Wojciecha Wojtkiewicza. Więc, szanowni państwo, cieszę się, że w tym dzisiejszym dniu mogę razem z wami porozmawiać o projekcie Mamy Potencjał, Możemy Więcej. Tak jak usłyszeliśmy, w projekcie tym bierze udział 20 osób, z czego 15 będzie tymi szczęśliwymi beneficjentami, ale tak jak już to powiedziano, nikt z was nie pozostanie bez pomocy, ponieważ są innego rodzaju środki i ta grupa, która nie otrzyma wsparcia finansowego w ramach tego projektu, skorzysta na pewno z dofinansowania z innych projektów z Funduszu Pracy. Na temat bezrobocia i działalności Funduszu Pracy moglibyśmy tutaj rozmawiać do rana, ale myślę, że nie o to chodzi. Chcemy tutaj przede wszystkim porozmawiać o tym konkretnym projekcie. Ja ze swojej strony życzę wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu, żeby one przyniosły dla was jak najwięcej doświadczeń i żeby wasze te doświadczenie i wiedza, którą zdobędziecie podczas tego szkolenia, pozwoliła wam na zrealizowanie swojego największego marzenia, jakim jest utworzenie tej firmy, wsparcie i oczywiście otrzymania na ten cel środków finansowych. Powiatowy Urząd Pracy, jak już to powiedziano, realizuje bardzo wiele projektów. Jest to jeden z wielu, wielu projektów, który realizowany jest w tym roku. Projekty te pozwalają osobom bezrobotnym na terenie powiatu myśliborskiego zdobycia wiedzy poprzez organizowane szkolenia, a w konsekwencji konkretną pomoc w aktywizacji na rynku pracy, powrót do aktywnej pracy. Ja ze swojej strony przede wszystkim chciałbym podziękować kadrze Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to bardzo profesjonalna kadra. Wartość projektów, które zrealizowano w tym roku, to jest prawie 10 milionów złotych. Ze swojej strony tutaj usłyszeliśmy słowa podziękowania za wsparcie. Po prostu my staramy się ze starostą nie przeszkadzać pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Myślę, że to jest najlepsze wsparcie, jakie przełożony może otrzymać, jeżeli nie przeszkadza pracownikom pracować i należycie wykonywać swoje obowiązki, a że mają dużą wiedzę, duży profesjonalizm, efekty tej pracy widać na co dzień i świadczą o tym kolejne realizowane projekty. Wszystkim beneficjentom z kolei życzę powodzenia, jeśli chodzi o otwarcie firmy, żeby wasze firmy się rozwijały i żebyście byli tym motorem napędowym, bo mając potencjał, naprawdę możemy więcej, chociaż
tak patrząc na wasze młode twarze, jestem pełen optymizmu, bo potencjał powiatu myślborskiego jest bardzo duży. Trzeba po prostu tylko jego umiejętnie wykorzystywać. Dziękuję.